Dzień dobry, tu ja mówię. Mówię drugi raz, o czym Państwo nie wiecie, no teraz już wiecie, gdyż wypiął mi się mikrofon. Ale nic to, nie zamierzam się ani żalić, ani narzekać na swój los, bo sprawa jest tak wyjątkowa, że z przyjemnością po raz drugi opowiem, co o tym sądzę. I przy okazji będę mógł dokonać jakichś drobnych korekt, chociaż pierwsze wrażenie zawsze ponoć jest najlepsze i najbardziej trafne. To za bardzo nie zamierzam w tym kierunku korekt zmierzać. Proszę Państwa, to co dzisiaj widziałem w mojej ulubionej telewizji TVN4, gdzie transmitowano na żywo ogłoszenie wyroku i ustne uzasadnienie Sądu Okręgowego w Gdańsku w związku z postępowaniem, jakie się toczyło przed tym sądem. I tu jest pierwsza nieprawdziwa informacja, to nieprawda, że samo postępowanie przed sądem toczyło się ponad 4 lata, bo jeszcze było postępowanie przygotowawcze w prokuraturze, ale o tym jeszcze za chwilę szerzej powiem. I proszę Państwa, towarzyszyły mi dwa uczucia, tak często formułowane przez młodzież w internecie, szok i niedowierzanie. Proszę Państwa, jako praktyk sądowy, no naprawdę miałem szeroko otwarte oczy i opadniętą szczękę, gdy zobaczyłem i usłyszałem przede wszystkim, że jednak można w Polsce przeprowadzić proces w sposób modelowy, zgodny z literą prawa, doświadczeniem i wydać wyrok zgodny z regułami, jakie powinny towarzyszyć wydawaniu wyroków. Studenci prawa i prawnicy będą wiedzieć, o co chodzi. No ale dla formalności powtórzę te reguły. To jest kierowanie się przez sędziego wiedzą, doświadczeniem życiowym, logiką i oczywiście prawem. Proszę Państwa, to była bardzo skomplikowana sprawa od strony polityczno-społecznej. Co do tego nie można mieć najmniejszej wątpliwości. Tymczasem sąd poprowadził tę sprawę w taki sposób, że chciałoby się, aby wymiar sprawiedliwości w Polsce wyglądał tak przynajmniej w części, no powiedzmy w jakichś 50-70%, to już by było bardzo dobrze. Niestety tak nie jest. Dlaczego towarzyszyły mi szoki i niedowierzanie? Dlatego, że sędzia pięknie poukładała wszystko to, co w procesie karnym powinno być istotne i jednocześnie wysłała jasny komunikat do społeczeństwa, czyli do nas wszystkich, czym się różni postępowanie sądowe od takiego wyrokowania w ramach tak zwanych sądów ludowych. Proszę Państwa, tam padło takie jedno ważne zdanie, że, na które też się powołała sędzia, że przecież wszyscy widzieli, kto zabił, wszyscy to widzieli w telewizji, to dlaczego to postępowanie trwało aż 4 lata? Co tutaj sąd miał do oceny? No proszę Państwa, ktoś, kto nie ma do czynienia z praktyką takiego postępowania, zwłaszcza postępowania karnego, no będzie wygłaszał takie niedorzeczności. Natomiast sędzia zwróciła uwagę na to, jaki był materiał tej sprawy. Samych opinii biegłych były 3 i one niestety jakoś tam po części wzajemnie się wykluczały i na podstawie tych opinii w każdym razie sąd doszedł do przekonania, że zabójca Adamowicza nie jest chory psychicznie, ale chorobę psychiczną udawał. No i łatwiej było mu to udawać, że pewne stany skrajne, emocjonalne poprzez własne nakręcanie się swoimi planami gdzieś tam w pewnych fragmentach wpadał, ale czym innym jest wpadanie w emocjonalne, skrajności emocjonalne, co towarzyszy no chyba większości ludzi, a czym innym jest próba udawania przez obronę, że zabójca był schizofrenikiem. No i właśnie, proszę Państwa, w postępowaniu karnym biorą udział 2 strony, to tak w skrócie oczywiście, 2 najważniejsze w każdym razie, to jest obrona i oskarżenie. Natomiast sąd wydaje wyrok na podstawie zgromadzonego materiału przez obie strony, więc jasnym jest, że w takim postępowaniu obrona będzie działać zgodnie z regułą wygłoszoną w takim filmie klasy B polskim Młode Wilki, czyli nigdy się nie przyznawaj. Jak cię złapią za rękę, krzycz, że to nie ma, że to nie twoja ręka. To znaczy zadaniem adwokata, zadaniem obrońcy, no nie musi być to adwokat, może być też radca prawny, zadaniem obrońcy oskarżonego w takim procesie jest działanie na rzecz oskarżonego.
Mało tego, mówi się tak potocznie, że oskarżony ma w ramach prawa do obrony prawo kłamać, chociaż to jest nie do końca prawdą, no ale przyjmuje się to, że ma prawo kłamać, oszukiwać, powoływać jakieś fałszywe dowody, mylące sąd i tak dalej, i tak dalej. To jest prawo procesowe oskarżonego. No i kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę sędzia, że w tym postępowaniu oprócz trzech opinii biegłych, które trwały przecież dłuższy okres czasu, występowało prawie 400, czy ponad 400 świadków, z czego 70 zostało przesłuchanych w sądzie. Proszę Państwa, ja, jak wiecie, toczę różne boje sądowe. W tej chwili moje postępowanie z celebrytą Jerzym Owsiakiem z artykułu 212 kodeksu karnego, jakie mi wytoczył prywatnego aktu oskarżenia, trwa 4 lata, czyli dokładnie tyle, a chodzi o tam o 2 czy 3 komentarze. No kilka komentarzy na portalu Twitter. No to jeśli zmierzycie sobie Państwo tą materię, która dotyczy postępowania Adamowicza, z tym, co jest w tym postępowaniu, to dopiero możecie zobaczyć, co to znaczy przewlekłość postępowania. I to też to w tym wypadku nie była wina sądu. Ja nie mogę mówić o szczegółach sprawy, bo ona jest objęta klauzulą postępowania niejawnego. No ale wierzcie mi na słowo Państwa, że to nie była wina sądu, tylko strony oskarżyciela, która tutaj wyczyniała jak zwykle cuda wokół nie tylko tego postępowania. I wreszcie, proszę Państwa, to co w tym postępowaniu było najistotniejsze i na co sąd zwrócił uwagę, podkreślił to bardzo wyraźnie. Tego zamachowca, tego zabójcę, wbrew temu, co słyszeliśmy w TVN-ach i z ust polityków Platformy, rozmaitych celebrytów i wspomnianego tu Owsiaka, nie motywowała ani telewizja Kurskiego, ani PiS, ani żadne inne podłoże polityczne mu nie towarzyszyło, ale to, co zrobił, było motywowane tylko i wyłącznie... Laki Fuchs, cicho! Cicho! Hej! Psy się włączyły do postępowania. Laki! Spokój! Fuchs! Ale to, co zrobił, było motywowane tylko i wyłącznie jego osobistą zemstą. Natomiast całe to tło, które nadał tej sprawie, miało tylko służyć temu, to też było jego motywacją. Mianowicie on chciał być rozpoznawalny, on chciał, żeby był, a o nim było głośno. Zresztą mówił też, że on w więzieniu też chce być kimś, że był tam uznawany za takiego nieformalnego prawnika, adwokata, który wspomaga innych więźniów. No i teraz, jeśli cofniemy się w czasie, proszę Państwa, i przysłuchamy się tego, co mówili ludzie, najgłośniej krzyczeli, to nie moja ręka, czyli krzyczeli o tym, że to jest właśnie, ktoś tam robi taniec na grobie, ktoś robi interes na tej trumnie, ktoś robi, ktoś szczuł, ktoś przyczynił się do tej tragedii, no to dopiero, proszę Państwa, wygląda smutno dla tych ludzi. A ja przypomnę, jak to z perspektywy czasu wygląda i jakie tu interesy zostały zrobione. Proszę Państwa, pierwszy biznes polityczny to prezydentura pani Dulkiewicz, która praktycznie w całości była oparta na tej tragedii. To gdyby nie doszło do tej tragedii, siłą rzeczy, nawet by nie doszło do powtórzonych wyborów, ona by nigdy prezydentem nie została i ona cały czas przez te 4 lata na tej tragedii, mówiąc brzydko, się uwodziła, cały czas o niej wspominała, cały czas było dla niej to paliwo polityczne. Żona pana Adamowicza została eurodeputowaną w roku, kiedy popełniono tą zbrodnię. Brat pana Adamowicza został posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wspomniany przeze mnie celebryta, proszę Państwa, urządził jeden wielki, obrzydliwy cyrk wokół swojej dymisji. I ja, proszę Państwa, od pierwszej chwili mówiłem, czym to się skończy, że to jest cyrk, że to jest marketingowy cyrk i czym to się skończy, że pan celebryta będzie się przerabiał na męczennika, a odwrócił uwagę od całej swojej odpowiedzialności, na co zresztą o dziwo na tej konferencji słynnej powiedział, że on się czuje odpowiedzialny za to, co się wydarzyło, ale zaraz potem przerzucił winę na plastelinowe animacje pani Barbary Pieli, czy na Krystynę Pawłowicz, czy na tę telewizję Kurskiego, za co w części poniósł już odpowiedzialność prawną, przegrał proces za naruszenie dóbr osobistych pani Barbary Pieli w związku z tymi zarzutami. Proszę Państwa, po raz kolejny
zwracam uwagę Państwa, na fali emocji ci, którzy najgłośniej krzyczą, łapaj złodzieja, ci, którzy najgłośniej krzyczą o szczuciu, o biznesach politycznych, o robieniu różnych interesów, no to później zostają beneficjentami na różne sposoby, bo wymienione przeze mnie już w tej chwili politycy, wymienieni przeze mnie politycy nigdy by nie osiągnęli tego, gdyby nie doszło do tej tragedii, natomiast wymieniony przeze mnie celebryta zrobił sobie akcję marketingową i wykreował się na męczennika, całkowicie odwracając uwagę od tego, że ta impreza pod szyldem WOŚP była fatalnie zabezpieczona, zresztą jak większość imprez organizowanych przez Jerzego Owsiaka, największa impreza masowa muzyczna, jaką organizował Owsiak, to jego przystanek było kilka lat z rzędu uznawana za imprezę podwyższonego ryzyka. Ginęli tam uczestnicy tej imprezy, setki przestępstw i wykroczeń związanych z naruszaniem ustawy o wychowaniu trzeźwości narkotykowej i tak dalej, pobicia, no była to dość charakterystyczna aura towarzyszyła tej organizacji, tej imprezy i Owsiak zawsze krzyczał, że to jest modelowe, że tam jest stop narkotykom i że tam wszystko działa idealnie, bo trzeba nad tym wszystkim pokojowy patrol, po czym okazało się, że na imprezie organizowanej pod szyldem WOŚP na scenę wchodzi bandzior, robi na tej scenie praktycznie co chce, ponieważ nie ma tam żadnej reakcji ze strony ochrony, nie ma de facto żadnego zabezpieczenia i znów w związku z tym, w jaki sposób ta impreza była zorganizowana w Gdańsku, zapadł wyrok i organizatorzy zostali uznani winni tego, że nie dopełnili swoich obowiązków, czyli nie zabezpieczyli tej imprezy w taki sposób, jak powinni. Proszę Państwa, zdarzył się cud, niesamowity cud, który pokazuje, że można prowadzić w polskim wymiarze sprawiedliwości postępowania, które mają ręce i nogi, które są daleko od tak zwanych orzeczeń sądów ludowych niesionych na emocjach, które te emocje porządkują, które zwracają uwagę na to, że jakiś element edukacyjny wręcz w tym uzasadnieniu był, bo tutaj sędzia zwrócił uwagę, jak takie postępowanie wygląda, dlaczego ono tak w cudzysłowie długo trwało. No i kiedy takie historie się pojawiają w przestrzeni publicznej, no to ja czuję się obowiązku, aby zwrócić Państwa uwagę na to, bo to naprawdę daj nam Boże, aby postępowania sądowe wyglądały tak, jak to w mojej ocenie modelowo przeprowadzone postępowanie i przede wszystkim to uzasadnienie ustne, które przedstawiła sędzia, no to jest miód na moje serce, bo to jest wszystko zgodne z tym, o czym cały czas mówię, czyli z literą prawa, z wiedzą, z logiką, z doświadczeniem życiowym sędziego, który każdy powinien posiadać i to się naprawdę przyjemnie słucha, proszę Państwa, wręcz w takiej małej formule katarsis, po tym, kiedy się mnóstwo bzdur, absurdów w wykonaniu składów orzekających na własne uszy słyszało i na własne oczy widziało. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ta jaskółka oczywiście wiosny nie uczyni, no za chwilę będziemy się bulwersować innymi wyrokami sądu, ale ja w zasadzie od samego początku, kiedy prowadzę ten kanał, a nie tylko kanał, ale wcześniej swoją działalność publicystyczną zwracam uwagę na to, co jest mottem. Patrzmy na fakty, proszę Państwa. Kiedy coś jest godne pochwały, to warto to zrobić, aby no, pokazać ścieżkę. To jest przynajmniej naszym obowiązkiem. Powinniśmy pokazywać, w jaki sposób powinien wyglądać wymiar sprawiedliwości, aby mieć do niego jak najmniej pretensji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.